Drugi odcinek Jaja w kuchni. Ja jestem Marcin, a to jest Michał. Michał będzie dzisiaj gościem tego odcinka. Możecie go znać, troszeczkę jest piosenkarzem, zajmuje się muzyką, wokalistą. Mamy fajne fryzury. Ja to swoje nie dotykam, bo się boję, że zepsuję. No, a ja swoją dotykam, bo ja już mam ją tyle lat, że się nie boję. Po co jest ten granat? Granatem będziemy wysadzać kubki smakowe. A co będziemy dzisiaj gotować, powiedz swoim widzom? Będziemy gotować masło. I zrobimy burgera takiego, jakiego nie znacie. Ze smokiem. Ze smokiem. Upieczemy bułki do burgerów, ale będą troszeczkę inne, będą czarne. A co za czerni je, to... A czy czarną masz mąkę? Zobaczycie zaraz. Nie, mąkę mam białą. Nie wąchaj. Mąkę mam białą i wsypuję pół kilo mąki do misy robota kuchennego. Myślałem, że jakieś szło. Wsypuję odrobinę... za dużo. Odrobinę za dużo cukru. I teraz... Gdzie to jest? Dlaczego nasze bułki do burgerów będą czarne? Otóż no, przez to się spóźniłeś 40 minut na plan. Tak. W całym mieście nie mogłem znaleźć atramentu z mątwy. Czyli tak zwanej sepi. Nienawidzę. Ale bułka będzie na pewno pyszna. Bo później tego już nie czuć. Proszę. Ja to będę jadł potem. Wygląda mniej więcej tak. Wygląda jak cement. Bułka na pewno będzie miękka. Ale konsystencja jest faktycznie fascynująca. Super, fascynująca. Boisz się, że przeleje się przez palce, ale ona jest cały czas stabilna. No i właśnie dlatego z tego zrobimy super mąkę. Czarny chleb i czarna kawa. Pamiętajcie, pół kilo mąki, cztery bułki. Pół kilo mąki, can get mąki. Cztery bułki. Trzeba sobie podzielić takie ciasto na pół. Zawsze myślałem, że ja będę używał tasaka w tym odcinku, no ale dobra. Nie będziesz sobie zrobić krzywdę. Jeszcze raz na pół. Obie zrobię krzywdę. Czyli dzielimy na cztery równe części. Mogę jedną bułeczkę ubić? Jasne, oczywiście. Proszę. Co mam zrobić? Trzeba troszeczkę wyrobić, żeby była kulka. Czyli jak z jeszniaczkami, tylko z czarnymi. Powierzchnię bułek trzeba posmarować rozmąconym jajkiem. Pewnie zastanawiasz... Cały czas mówię swojej. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 200 stopni i taką tacę ze świetnie przygotowanymi bułkami z drożdży suchych, mąki, sepi, sezamu, jajka oraz wody wkładamy do piekarnika. Ty stary, a jeszcze boczku nie dodaliśmy. O kurwa! Koło bułek kładziemy boczek, żeby się ładnie wysmażył. To jest boczek, który człowieku, to jest boczek! Pokaż. Nie. Nie wiem, czy wiesz, w średniowieczu rycerze uprawiali pojedynki. Myślę, że możemy zabrać na trzy. Uprawiałeś kiedyś krewetkę? Oczywiście, tylko że była... mniejsza? To oczywiście. I pewnie już była ugotowana. Nie. Uprawiałem również surowe krewetki. Co musisz zrobić na początek? Tutaj urwać tak... głowę! Urwać głowę, to są tak obrzydliwe rzeczy. Jest tak, żebyś tego... Ale fajnie, mięsista jest strasznie. Ja nie lubię, ja się brzydzę. Ja lubię, ale brzydzę się tym, wiesz. Ja w ogóle nie mam z tym problemu, więc jeżeli chcielibyście, żebym obrał wam krewetkę, to zapraszam do siebie. Dobra, wycinamy jelitko. Marcin, pokaż państwu, nie wiem czy... Oczywiście, to wycinanie jelitka tak naprawdę jest z obu stron. Tak. Tylko, że ja te krewetki chcę położyć na mięsie, więc będziemy ich takie przecinać na pół. O, tego nie chcemy, to jest obrzydliwe. Ale patrz, kubki nie robiła. Nie robiła, no bo to była porządna dziewczyna, no. Z drugiej strony też trzeba przeciąć i z drugiej strony... O, kupa! Yeah. Właśnie. Czyli krewetki robią kupę plecami. Tak, jak mężczyźni kroją czosnek? Otóż trzeba odciąć dupki z obu stron. Jak obierasz to? No właśnie tak jak ty, bo jestem mężczyzną. A ja robię tak. O. Widzisz? Ty chuju. Się nauczyłeś czegoś. Kurwa. No poczekaj, uczy się czegoś. W ogóle nie powinniśmy mieć deski na palniku, ale do Jedzenie, które przygotowuje Marcin, jest niskokaloryczne i zdrowe, dlatego użyliśmy tylko odrobinę masełka. No bo z tego masełka robię potem majonez. Cicho. Na rozgrzane masło wrzucamy pokrojoną chili. Teraz pozostaje wrzucić do niej pozostały czosnek, co właśnie czyni Marcin. To były kiedyś nasze smoki, teraz wrzucamy je do wrzącego masła z chili. Teraz to, co mamy tutaj, czyli pancerzyki,
które też zawierają bardzo dużo fajnego smaku. Ogonki, nóżki, inne elementy trafiają na to masło. Wszystko to, co jest tutaj dobrego, przelewam przez metalowe sitko. Chodzi tylko i wyłącznie o ten tłuszcz, o ten kawałek, który tutaj nam został z... Ale fajnie. To masło ma być rozgrzane, Marcin, powiedz, jak tutaj cały czas bryluje tym tłuszczem. Ono ma być... Czekaj. O, spoko, dobra, czekaj. Bo patrz, jak tutaj ją postawię. I teraz je ustawimy tutaj, ono ma wystygnąć. Dobra, świetnie. Pół kilograma mięsa zrobimy dwa duże burgery. Nie sugerujcie się tym, że były cztery bułki. Cztery bułki były, dwie bułki będą tylko imitacją. Tak. No to jest mięsko dla ciebie, to jest mięsko dla mnie. A teraz tak. Powiem ci, że masz fach w rękach, chłopie. Nie umiem tak obracać tym mięsem, tą krową. Oczywiście musisz je zbić, nie? Musisz się pobawić. Czyli muszę je zgnieść trochę, tak? Zobacz, bo ty nie wiem, czy ty gniecisz się tak właśnie w ten sposób? Tak, trzeba docisnąć. Czy dodajesz coś do mięsa? Do mięsa? Nie, właśnie o to chodzi. Właśnie o to no właśnie chciałem się ciebie zapytać, nie? Czy... Wiesz co, można dodawać różnego rodzaju rzeczy. Od parmigiano, reggiano, przez... Znaczy chodzi mi bardziej o przyprawy same na przykład, nie wiem, sól, pieprz... Nie, wiesz co, sole i pieprze przed wrzuceniem na patelnię grillową. A to pieprz sobie troszeczkę je. Czyli jeden. Tak, ale tak jak mówiłem, przed samym wrzuceniem. Nie wiem jak to, ja bardzo lubię raw. Wow. Sól. Yeah. Mięso ląduje na patelni. I syczy. I teraz twarda wina. Właśnie, tak. Pieprzenie i solenie części, które nie przyprawiliśmy wcześniej. Dobra, stary, wiesz co będziesz robił teraz? Teraz wyjdziesz majonez. Ja będę wyjadał jajko. Bierzemy żółtko. Ciach, do miski. Do miski. Żółtko. Odrobina musztardy Dijon. Nie wiem, Marcin, co w twoim znaczeniu, znaczy co po swojemu znaczy odrobina. Ale znaczy, musztardy ja nie będę, bo ja mówię daję mniej więcej tyle samo musztardy Dijon, co... Żółtka. Co żółtka, dokładnie. Okej. Okay. O właśnie. Bardzo cienką stróżką, ale bardzo cienką. A czy jest wysoka? Może być wysoka. Dokładnie tak. Symultaniczna robota w kuchni, burgery się smażą. Boczek dochodzi. Za szybko, poczekaj. To się nazywa kolaboracja, co? I co ty na to, Donatan, ha? I posiekana kolendra. Tak to wygląda, drogi widzowie. Prawdziwy dip do burgerów, które będą z krewetkami, których jeszcze nie usmażyliśmy. Usmażyliśmy! Które będą z krewetkami, które przed chwilą usmażyliśmy. Majonez, który zrobiłeś. Najpierw... Jest pyszny. Jest pyszny, oczywiście. No właśnie. Najpierw dajemy na bułkę. Na bułkę. Na bułkę. Na bułkę. Sorry. Sorry. No wiecie, przedrzeźniam przez nakładanie burgera. Możemy... Załotą. Załóż się, że teraz chcesz założyć mięcho. Mięcho. Mięcho z boczkiem. Yeah. Kochamy to wszyscy. Do tego. Awokado. Awokado. Jest to owoc, który orzeźwi nam trochę tą kompozycję i dzięki temu burger nie będzie wydawał się tak ciężki do spożycia. Burgery nigdy nie są ciężkie do spożycia, moi drodzy. One po prostu są świetne do spożycia. Są cudowne. Są po to, żeby się jadł. One są kwintesencją życia niektórych ludzi. O, na przykład mnie. Ty nawet tego nie ukrywasz. Powracamy do naszych krewetuniów. Yeah! Teraz rodzi mi się tylko jedno smoki. Pytanie w głowie. Smoki. Jak tego burgera zdzierżysz? Normalnie, bierzesz i jesz. I no wiesz, ty masz takie gabaryty, że może dla ciebie jest to oczywiste. Nie umiesz otworzyć paszczy szeroko? Paszczy? Ja bardzo potrafię otworzyć paszczę szeroko. O, stary. Dobra, patrz na to. Nie mów mi, że teraz... Nie mów mi, że teraz położysz na niego owoc granatu. Ależ tak! O, świetnie! Owoce granatu też są fajne, takie strzelające. Brudzące ubrania, buty.
a przede wszystkim bardzo fajnie orzeźwiają. Marcin, czego używasz teraz? Płatki kokosa. Czy mogę spróbować jednego na surowo? O, wzięłoby się 7. Brawo, Marcina. Pomidorek. Jesteśmy fanami mieszania smaków. Słodkiego z słonym, pasznego z łagodnym. Cian. Tutaj? Tutaj, w samym środeczek. Ach, piękne uczucie, kiedy czujesz, proszę pana, przebija. Proszę pana. Stary, patrz na to. Masz to w Polsce? Tak właśnie mężczyźni w kuchni gotują i jedzą. Kelner moim są smoki. Dzięki, że wytrzymaliście. Nie wiem, czy mi to wytrzymali. Mam nadzieję, że pchniemy to trochę. Na końcu dowiecie się, że musicie subskrybować. Powiedzą to wam nasi specjalni goście. Specjalni. Bardzo, bardzo specjalni. Dzięki, do zobaczenia w trzecim odcinku. Halo, Marcin? Halo, halo? Marcin, subskrybuj? Subskrybuj. Subskrybuj. Subskrybuj, a ja w kuchni na YouTube. Yeah. Hello. Subskrybuj, naciśnij. I tak na klawiaturze mówię, że ci wstydzi. Ale to bezprzewodowe antena Wi-Fi.